Mateusza 25, rozdział 26 do 30 wersetu uczy o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Czytamy tutaj, a odpowiadając, Pan jego rzekł mu: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, iż żnę, gdziem nie siał i zbieram, gdziem nie rozsypywał. Powinieneś więc był dać pieniądze moje wekslarzom, a ja przyszedłszy wziąłbym, co jest mojego z lichwą. Przetoż weźcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie, a temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. A niepożytecznego sługę wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widzimy jednoznacznie, że ten fragment umacnia naszą wiarę w to, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. W odpowiedzi Pan jego rzekł mu: Sługo niegodziwy i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie siałem, gdzie nie rozsypywałem. Więc powinieneś był oddać moje pieniądze wymieniającym, a potem przy moim przyjściu powinienem był otrzymać swój własny dział razem z lichwą. Dlatego zabierzcie od niego talent i dajcie temu, który ma 10 talentów, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I nadużywając tego fragmentu, mówi się, że ten człowiek stracił zbawienie, ponieważ zdaniem tych, którzy przekręcają ten fragment, mówią, że dlatego, że nie służył Panu Bogu. Błąd takiego twierdzenia polega na założeniu, że dlatego, że mężczyzna jest zwany sługą, to jest od razu zbawiony. Oczywiście to nie znaczy. To znowu jest wnioskowaniem czegoś, czego Pismo Święte nie pozwala, żeby sobie z tego wyprowadzać. Ta osoba jest nazywana sługą, ponieważ wybrał tę ziemię przez jego zawód i w konsekwencji została ona osądzona na podstawie takiej właśnie jego wybranej tutaj profesji. Ta zasada jest spójna w Piśmie Świętym, jak widzimy w Mateusza, na przykład 12:37. Mateusza 12:37. Czyli ten sługa złożył wyznanie, podał się za wierzącego i stąd jest nazwany sługą, niezależnie od tego, czy naprawdę on wierzy. 12:37 mówi: Albowiem ze słów swoich będziesz usprawiedliwiony i ze słów swoich będziesz osądzony. No i ten człowiek podawał się za wierzącego, podawał się. Cóż to pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma wiarę? Czy to mówienie coś oznacza? No nie, nic nie oznacza. Jeśli nie wierzy naprawdę, to ta wiara jest po prostu tylko wiarą z opowiadań, a nie prawdziwą. I teraz Łukasza, 19 rozdział, 22 werset. Wtedy mu rzekł: Z ust twoich sądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, żem człowiek srogi, który biorę, czego nie położył, i żnę, czego nie posiał. Czyli widzimy wyraźnie potwierdzenie tej reguły. Co kto powie, to jego słowa są podstawą tego, żeby go potępić lub ocenić. Generalnie mamy jeszcze drugą księgę Samuela. Pierwszy rozdział od 1 do 16 wersetu.
A po śmierci Saula, gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów powrócił do Syklak i dwa dni tam przebywał. Oto trzeciego dnia przybył z obozu Saula pewien człowiek. Szaty jego były podarte i proch ziemi był na jego głowie. Przyszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid rzekł do niego: skąd przybywasz? A on mu odpowiedział: wymknąłem się z obozu izraelskiego. Dawid rzekł do niego: jak to było? Opowiedzże mi. A on odpowiedział: lud uciekł z pola walki, wielu też z ludu padło i poginęło. Zginęli również Saul i Jonatan, jego syn. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł złe te wieści: skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, rzekł: przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali. Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie. Więc ja rzekłem: oto jestem. A on rzekł do mnie: kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu: jestem Amalekitą. On rzekł do mnie: przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go. Wiedziałem bowiem, że nie przeżyje swojego upadku. Potem zdjąłem diadem, który miał na głowie, i na ramiennik, który miał na ramieniu, i przyniosłem je oto do mojego pana. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je również wszyscy mężowie, którzy byli z nim. I zanucili pieśń żałobną, płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie, jego synu, i po ludzie pana i po domu izraelskim, że padli od miecza. Potem Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: skąd jesteś? A on rzekł: jestem synem przybysza amalekickiego. A Dawid rzekł do niego: jakże nie bałeś się podnieść swojej ręki, aby zabić pomazańca pańskiego? I Dawid przywołał jednego ze swoich sług i rzekł: przystań i przebij go. Ten ugodził weń tak, że zginął. A Dawid rzekł jeszcze do niego: twoja krew niech spadnie na twoją głowę, gdyż twoje usta świadczyły przeciwko tobie, gdyż rzekłeś: ja zabiłem pomazańca pańskiego. Widzimy, na podstawie zeznania samego zainteresowanego zostało tutaj potraktowane, że to jest tak, jak mówi, jest domniemanie prawdomówności i ten sługa podaje się za sługę Bożego i jest domniemanie prawdomówności. To pokazuje, jak daleko może zajść puste wyznanie, aż do zajęcia miejsca jednego ze sług Pana. Dziś w tym miejscu jest kilku duchownych. Twierdzą, że są wierzącymi, nawet będąc sługami Pana, ale nawet nie są zbawieni. Ten fragment pokazuje takie pretensje, nie umkną sądowi pańskiemu. Wielu się podaje za wierzących, choć nigdy nie byli zbawieni. Bóg osądzi tych fałszywych sług, którzy mieli czelność pozować na jego prawdziwych sług. Być może oszukali ludzi, ale nie oszukali Pana Boga.